Bośka pierwsza. Nie. Może ja, może ty. Jak wolisz? No to dobrze, no to dobrze. Tak? Chcesz też. Szanowni Państwo, Pani posłanka Małgorzata Niemczyk, Pan poseł Dariusz Joński, ja przeprowadziliśmy dzisiaj kontrolę w Ministerstwie Sportu. Nasze zaniepokojenie wzbudził konkurs o nazwie Sport dla Wszystkich. Sport dla Wszystkich, czyli dla organizacji pozarządowych w Polsce. Zgłosiło się ich 1080, żeby otrzymać środki na działania w tym roku. Okazało się jednak, że sport jest dla wszystkich, a dotacje są dla wybranych, a w niektórych przypadkach można powiedzieć dla swoich. W ostatnich dniach coraz to nowe informacje na temat przekazywania środków z resortów do fundacji, do organizacji powiązanych z politykami PiS-u. Jeśli chodzi o konkurs Sport dla Wszystkich, jak powiedziałem, wnioskowało o dofinansowanie 1080 organizacji, w tym tak znaczące organizacje jak instytucje jak Polski Komitet Olimpijski, TKKF, Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, podmiot realizujący Olimpiadę UTW i organizacji senioralnych. Żaden z tych podmiotów nie otrzymał środków. Otrzymały te środki inne organizacje, a dokładnie 8. I co nas bardzo niepokoi, to znowu pojawiają się nazwiska polityków. Dokładnie 2 marca 2022 roku parlamentarzysta PiS-u, a dokładnie Partii Republikanie, zostaje prezesem zarządu Krajowego Zrzeszenia Ludowego, z Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. I pan Baszko zostaje prezesem zarządu tej znaczącej, ważnej instytucji i od razu w roku kolejnym otrzymuje kwotę 14 milionów złotych. Ministrem w tym resorcie jest polityk Partii Republikanie. Największa dotacja, 14 milionów z blisko 30 milionów, otrzymuje organizacja, której prezesem zarządu jest również polityk Partii Republikanie. Proszę Państwa, Towarzystwo z PiS-u dorwało się tym razem do dotacji z Ministerstwa Sportu. Nie wystarczyły afery w czasie pandemii, nie wystarczyły afery w Ministerstwie Zdrowia, nie wystarczyły afery związane z budową elektrowni Ostrołęka. No, nie wystarczyło. Okazuje się, że teraz pieniądze, które były przeznaczone dla sportowców, są zabierane sportowcom, przekazywane w sposób absolutnie skandaliczny poprzez też podział polityczny. Otóż, Szanowni Państwo, jeśli 30 milionów mogło być rozdysponowane na 800 klubów, czy 1000 blisko, to okazuje się, że zostały rozdzielone według tylko i wyłącznie 8 organizacji i połowę tej kwoty bierze człowiek, który tak de facto jest prezesem i jednocześnie jest posłem tej samej partii, której jest minister sportu. A więc poseł z PiS-u przyjdzie do ministra z PiS-u, podpisze umowę i odbierze 14 milionów. O co chodzi? Proszę Państwa, chodzi też o pieniądze, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie na to, że te pieniądze by mogły pójść na sport dzieci i młodzieży, ale chodzi o to, że w tej kwocie 14 milionów jest zawarta do 10% na tak zwane koszty obsługi. Czyli mówimy o kwocie prawie 1,5 miliona złotych, które zostaną przekazane dla posła z Prawa i Sprawiedliwości na obsługę, czyli na biuro, na zatrudnienie kolegów. I to nie działa tak, jak powiedział minister Bortniczuk, że żadna złotówka z tych pieniędzy nie trafi do kieszeni działaczy partii jego bądź Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie 1,5 miliona trafi na organizację biura, ale to nie wszystko. Okazuje się, że pan Baszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został jako szef tej organizacji również operatorem innego programu z budżetem, również z Ministerstwa Sportu, na kwotę 70 milionów. Również koszty obsługi do 10%, czyli możemy sobie wyobrazić, że kolejne 7 milionów pójdzie na obsługę biura. To wszystko się dzieje w roku wyborczym. W moim przekonaniu zostali oszukani, okradzeni sportowcy, do których te pieniądze po prostu powinny pójść.
uważamy, że ten cały konkurs po pierwsze powinien zostać unieważniony, po drugie powinien zostać rozpisany po raz kolejny i w sposób transparentny, gdzie wszyscy by wiedzieli, wszystkie organizacje, kluby sportowe wiedziałyby, ile dostały punktów. Według punktacji powinny być przyznawane te dotacje, a nie według uznania komisji i ministra sportu, który decyduje w ten czy inny sposób. Tu nie ma przypadku, że jego kolega, jego przyjaciel partyjny dostaje połowę pieniędzy z programu Sport dla Wszystkich. To jest kpina, to jest po prostu oszustwo i zdzieranie pieniędzy ze sportowców i tych klubów, które naprawdę często wnioskują o kilka tysięcy złotych, a nie o tak grube miliony złotych. No i jest też oczywiście kwestia konfliktu interesów. No proszę Państwa, gdzie jak gdzie, ale no tutaj jest ewidentny konflikt interesów. Dwóch panów z tej samej malutkiej partii rozdziela publiczne pieniądze i nie widzą w tym nic złego. No, my widzimy i dlatego uważamy, że ten konkurs powinien być unieważniony natychmiast. Szanowni Państwo, w naszej ocenie minister sportu w wyniku tego konkursu ogłoszonego skrzywdził bardzo wiele organizacji sportowych. 745 organizacji sportowych, które było zweryfikowanych przez komisję konkursową pozytywnie, nie otrzymało dofinansowania. Otrzymało dofinansowania raptem 1%. Te 8 organizacji to jest 1%. Niezrozumiałe jest dla nas, dlaczego minister sportu ogłosił ten konkurs z dodatkowymi obostrzeniami, że muszą być to zadania, które będą realizowane w pierwszym kwartale i w pierwszym półroczu. Do tej pory takich ograniczeń nie było. Czy ten konkurs był szyty pod określone organizacje, czy był dla wszystkich, tak jak jego nazwa, Sport dla Wszystkich. Martwi nas to, że w tym konkursie minister uruchomił tylko 30 milionów, gdyż budżet przewidziany wynosił 60,5 miliona. Tak więc jeżeli były organizacje, które miały dobre pomysły, fajne zadania do realizacji, minister mógł zwiększyć budżet i tym organizacjom dać dofinansowanie. Dostaliśmy informację, że te 30,5 miliona będzie rozdysponowywane i niebawem będzie ogłoszony konkurs. Czyli można powiedzieć, że jeżeli w roku 2022 808 podmiotów dostało środki z puli 60,5 miliona, tak w roku 2023 8 podmiotów dostało środki z puli 30 milionów, czyli mniej więcej 800 podmiotów, około może 750, otrzyma środki z puli tylko 30 milionów. Czy to wystarczy w związku z rosnącymi cenami zarówno prądu, jak i wynagrodzeń i wszystkich innych kosztów pośrednich na wykonanie tych zadań, które wiele z tych organizacji już rozpoczęło. Niektóre nawet od stycznia, podejmując ryzyko, że otrzymają dofinansowanie od Ministerstwa Sportu. Nowe kryteria, nowe pomysły w roku wyborczym. Dziwnie to wygląda. Sport w środowisku wiejskim jest niezmiernie ważny. Wielu mistrzów sportu stamtąd się wywodzi. I to dofinansowanie jest potrzebne. Ale dlaczego takim kosztem innych sportowców i innych organizacji? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz. Gigantycznymi środkami, które pochodzą z tego ministerstwa, ma zarządzać poseł tej samej partii. Tej samej partii, którą reprezentuje minister sportu. Ale szanowni Państwo, to dla nas nie jest przypadek. Po pierwsze, to co powiedział poseł Joński, to jest rok wyborczy i w roku wyborczym dzieją się różne dziwne rzeczy. My to obserwujemy każdego dnia. Czarnek daje pieniądze na willę organizacjom Dworczyka i Krasnodębskiego. Gliński daje pieniądze na nowe siedziby, na nowe siedliska i rezydencje dla Bąkiewicza. Minister sportu daje swojemu partyjnemu koledze 14 milionów na sport dla wszystkich. Miał być dla wszystkich, ale nie był dla 1080 organizacji, tylko był właśnie dla tej jednej konkretnej, która zgarnęła połowę całej dostępnej puli. I drugie pytanie, które zadała rzeczywiście pani
posłanka Niemczyk. Mianowicie, dlaczego minister nie wykorzystał od razu z pełnej puli, którą my, posłowie, przewidzieliśmy na dotację? Dlaczego te 30 milionów nie zostało uruchomione teraz, po to, żeby organizacje sportowe mogły działać, żeby odbywały się olimpiady seniorów, żeby odbywały się inne aktywności sportowe? Dlaczego te pieniądze są znowu gromadzone na drugie półrocze tego roku tylko i wyłącznie po to, żeby rzucić je być może znowu dla wybranych podmiotów tuż przed kampanią wyborczą? Wtedy, kiedy trzeba finansować billboardy, wtedy, kiedy trzeba finansować ulotki, kiedy trzeba ukrywać te wszystkie koszty związane z prowadzeniem kampanii w tego typu projektach. Jeszcze jedno, szanowni państwo, Jarosław Kaczyński powiedział, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. No, politycy PiSu nie tylko dla pieniędzy idą do polityki, ale również po wille i pałace. W ogóle jak się patrzy na to wszystko, co robią w ostatnich latach i miesiącach, a już hamulce całkowicie im puściły, to nam można odnieść wrażenie, że każdy polityk PiSu w jednej kadencji chce zostać milionerem. No, rozliczenie tej grabieży będzie pewnie troszeczkę zajmie, ale to wszystko musi być rozliczone. A dzisiaj będziemy żądali, aby ten cały konkurs, który jest nietransparentny, który nie jest jasny, który oszukał sportowców, został absolutnie na nowo rozpisany i w sposób transparentny, żeby było jasne, kto ile ma punkty. Przecież to jest, proszę państwa, nieprawdopodobne, że protokół do dzisiaj nie jest zamieszczony na stronie Ministerstwa Sportu z przydziałem punktów. Tego wszystiego nie ma. Dopiero udało nam się go uzyskać, ale na tym protokole nie ma punktacji. Nie ma punktacji. Więc słyszymy również, że pracownicy na różnych etapach mogą dodawać punkty. W jaki sposób? Kto ich kontroluje? Nie usłyszeliśmy tego. System nie weryfikuje, kto dodaje, jak się okazuje, te punktacje, a kto nie. Więc to jest bardzo nieprzejrzysty system. Krótko mówiąc, w sporcie nie fair play. Ale może o to komuś chodzi, żeby właśnie tak to funkcjonowało, bo idzie o ogromne pieniądze i idą wybory. I nie mamy żadnego zaufania do tych polityków, że zrobią to w sposób transparentny. Dlatego będziemy im patrzyli na ręce. Masz te wnioski? Dziękujemy. Jeśli nie ma pytań, to bardzo, tak, bardzo państwu... Dziękujemy. Mówimy szczegóły protokołu? Nie, już myślę, że nie. Na kolejnej. Będziemy państwa informować, ponieważ ta kontrola dopiero się zaczęła. Uzyskaliśmy część dokumentacji, chcemy zobaczyć, jak były oceniane poszczególne wnioski. Niestety mamy wrażenie, co powiedziała pani posłanka, że wiele dobrych organizacji z fantastycznymi projektami, stowarzyszeń, fundacji, związków, zrzeszeń zostało skrzywdzonych, bo partyjne cele wzięły górę nad merytoryką. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.